Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj T-Volt. Szybkie sprawdzenie, witam was w drugim odcinku gierki zwanej Royce. Nie wiem, ktoś napisał, że czytać to Royce, dla mnie to kurwa będzie Reus. Witam was. Słuchajcie, zagramy sobie jeszcze trzecią erę tego takiego tutorialowej części gry, ponieważ chcę ogarnąć, co tam było z ewoluowaniem różnych tam rzeczy i tak dalej. Zaraz Wukong, Malphite i Skarner pójdą w bój. O Boże, i znowu kurwa od początku każe mi to robić. You can always press welcome to the third era. Obudziłeś się ze swojego snu, planeta jest chujowa. O, tak, wspominasz czasy, kiedy byli ludzie, mieli fooda, mieli bogactwo, dałem im wioski, dałem im projekty do robienia. Beze mnie zginął, muszę zebrać moje siły. No dobra, pewnie pojawi się przynajmniej jeden z tych tytanów, może właśnie morza, tak myślałem. O, albo nawet będą i wszyscy. O, skurwysyn, a ten to kto? Co to jest? Wow, Swamp Giant do tworzenia bagienny gigant. To jest bagienny gigant, okej. Co tutaj się dzieje? The Swamp Giant creates puddles and flora to turn wet wasteland to forests and forest into a swamp. Aha, okej. Czyli zróbmy tutaj ocean, jak zrobimy tutaj ocean. To wtedy, kiedy użyjemy tego na oceanie. Znaczy, jak użyjemy tego obok oceanu. Tak, to jeżeli tego użyjemy tutaj, to zrobimy bagno. Bagno, bagno, patrzcie, on ciągle pierdzi jakimiś dziwnymi rzeczami. On jest zdeczka przerażający, to jest Zak. Okej. Dobra, udało się. Swamp Giant powstał. Moje bagno tętni życiem. Mój Swamp Giant ma nową umiejętność. Mogę zrobić tutaj jakieś zioła. I zioła dają punkty technologii. Dobra, zróbmy tutaj zioła. Zobaczymy, jak dobry to będzie pomysł. Ten, co kurwa w ogóle zrobił. No, to co? Wioska się... O, ty! Patrzcie, skurwysyny na łabędziach! Kurwa, nie na łabędziach. Na ośle ktoś jedzie. To jest pies! The humans have settled once again. Dobra, mam teraz bagiennych ludzi. The peppermints you placed are providing the village with... No, dobra, okej. Peppermint. Nie wiem, co to są do końca peppermint. Peppermint to jest coś z miętą chyba właśnie. Dają mi 7 technologii i ta moja technologia będzie powoli rosła do 7 na 7. Dusza moich mieszkańców pozwoliła mi odzyskać część moich sił. Gigant z oceanem związany ma nową umiejętność. Dobra, ten gigant teraz ma aspekt wzrostu, coś takiego. Aha, okej. Okay. Aspekt wzrostu pozwoli mi zupgrade'ować jakieś rośliny, zwierzęta albo minerały. Mogę użyć tego, żeby zbuffować moje pepperminty tutaj. Dobra. To ty, ziomuś, wypierdalaj tam i odsłoń, żeby krab mógł tutaj coś sobie zupgrade'ić. Wow. Nie odpaliłem sobie w ogóle żadnego timera. Trochę się pośpieszyłem. Ale spokojnie! Nic mnie nie powstrzyma przed odpaleniem stopera. O kurwa, właśnie zobaczyłem na stoper i nie wyłączyłem go, kiedy poprzednio razem korzystałem. Naliczyło 650 godzin, zajebiście. Dobra. Select the golf, patch of herbs. No dobra, okej, okay. Zupgrade'owałem pepperminty na drugi poziom. Aspect appearing the patch panel in the upper right corner. No to jest ten aspekt, który właśnie dodałem. Aha, i on dodaje jeden natura i dwa fooda. Okej, okay, spoko. Dodało fooda. Każdy z gigantów ma jakiś aspekt, który może nałożyć. Wyczuwasz, że jest więcej. Aspekt, który nałożyłem, zapoczątkował transmutację pośród tych ziół. Aha, i mogę teraz sobie transformować pepperminta w pomidory? Albo w pianki? Marshmallow to są pianki. Przetransformowałem miętę w pomidory. Ja pierdolę, jak? Okej, okay, teraz mam pomidory. Pomidory, rozumiem, są lepsze.
Well done. Aspekt skoro... Aha, okej. Okay. Aspekty mogę nakładać, żeby transmutować rośliny. Potężniejsze warianty. Aha, i one mają teraz symbiozę jakąś. Plus 0,5 tech za każdy jeden fooda na tym polu. Okej, okay, czyli po prostu się przerodzi się każdy food jaki jest. By using the correct transmutations and symbiosis you can complete project with ease. No dobra, żadnych projektów tu jeszcze nie ma. O, teraz się pojawiło coś, co nam będzie generowało projekty. School project. Okej, okay, wow, i mam ograniczony czas na ukończenie tego projektu. Kuchwa! Click the project panel to view the specialization. Click on the project patch. Ile mam czasu jeszcze? Ile mam czasu? 15 minut w sumie. Mogę nacisnąć spację, żeby spauzować wszystko. Mogę nacisnąć spację, żeby odpauzować wszystko. Nice. Aha, czyli jak mam spauzowane, to mogę nadal poruszać moimi gigantami? Nie, nie mogę. Znaczy mogę im powiedzieć, gdzie mają iść. No dobra. Coś czuję, że w bardziej zaawansowanej... wiecie... No kurwa! W bardziej zaawansowanej grze trzeba sporo pauzować. Takie przynajmniej mam wrażenie. No dobra, okej. Okay. Czyli żeby ten projekt ukończyć, potrzebuję mieć więcej fooda i więcej technologii używanych. Czyli na przykład... Właśnie mam te tomatosy. To czekajcie, czy tym dam radę, animalsa zrzucić. Potent growth aspect, lesser growth. Spróbujmy dać tutaj te zwierzęta. Zobaczymy jaki to da efekt. Co to w ogóle są za przyciski? Co to jest? Time 17 prosperity. Nie wiem. Teraz zobaczymy. Boom! Rośnie tu zwierzęta, kuchwa! No dobra, to daję w tej chwili jeden fooda. Nie wiem, czy to był w ogóle dobry krok, okej. Co z tymi zwierzętami? W ogóle symbioza. A spróbujmy teraz użyć tego. Nie mogę upgrade'ować zwierząt, kurwa, czemu? Mogę... O, mogę jeszcze raz na tomatosy nałożyć. Dobra, to upgrade'ujmy tomatosy. Upgrade! To coś dało? Aha, to dodało trochę tamtego. Tym mogę dodawać zwierzęta, ale to nie będzie miało jakiegoś zabójczego efektu, obawiam się. Dlatego weźmy może Swamp Gianta i jebnijmy herby tutaj. Herby, czyli oczywiście tam wiecie. Herbs to były zioła, właśnie, zioła. Łatwiej mi czasami myśleć i mówić po angielsku. God damn it, coś jest ze mną nie tak. Dobra, on tutaj pomachał i ze swoich łapci wystrzelił trochę technologii. Technologii ogólnie będę miał, myślę, dość. 17, tak, fuda, ale dobra. To wszystko w porządku. W sumie w tej chwili nawet nic już nie muszę robić. Wystarczy, że poczekam, aż to się zapełni do odpowiedniej ilości i będzie git. Piwo! Chcecie piwa, ludzie? No dobra, wow. Nie oddalać się tak. Dobra, zaupgrade'owałem to i mogę to w tomatosy zaupgrade'ować. Teraz to w ogóle, kurwa, mają tyle wszystkiego, że jest w porządku. Mogę to dalej upgrade'ować, ale nie ma to sensu większego, bo to tylko by dodało dwa fooda i jedną natura. Dobra, moja wiosko, zapełniłem ci wszystkie patche w tej chwili. Albo na przykład mógłbym na przykład airby dać tutaj, podwodne. A kurwa, zróbmy tak, to jest test, bo tego jeszcze nie robiłem. Żeby pod wodą jakieś roślinki robić. W sumie ma to sens niby. A, na wodzie się pojawiło, co? A, zmarnowało się, no to po chuju. Dobra, zaraz będzie 15 technologii w użyciu. Udało się, ukończyłem szkolny projekt. Hehe. Ambasador wioski chce stać na barkach mojego giganta. Hover over your locked abilities and to view the requirements. Aha, dobra, i teraz sobie mogę podnieść ziomka, tak? No to podnieśmy go na przykład. Gigancie, bier go! Pniunc! O, gościu tam chyba się ostro podniecił. Well done, completing projects... Aha, zakończenie projektów dostajemy ambasadorów, którzy będą upgrade'owali moich gigantów. Okej, okay, teraz jak prosperować poprawnie? Prosperity?
kurwa. No prosperity określa się jako jako całkowita ilość fooda w zużyciu, bogactwa w zużyciu i technologii w zużyciu dla każdych wiosek na planecie. I to jest w lewym kornerze tutaj. Tak. Okej, okay, prosperity. Powiedzmy, że to jest... Dobra, prosperity, zostawiam nazwę. In order for a new village... Aha, żeby móc założyć nową wioskę, to musi się wypełnić do końca. Dobra, rozumiem. Coś się dzieje pod ziemią. To jądro. Ty, wypierdalaj, zrób miejsce Wukongowi. Okej, okay, dobra. Forest Giant. Jak dam jakieś owoce do tego. Okej. Okay. Mam specjalizację tej wioski, która mówi, że dostaję plus 2 fooda i plus 2 technologii za każde tomato, które jest w granicach. Tomato, powiadasz. Tomato. Potatoes, tomatoes. Potatoes, tomatoes. Potatoes, tomatoes. Dobra, czyli jak dawałem tym gigantem, dawałem herbs, to się tworzyły pomidory. A plant rises. A plant... Aha, dobra. Okej, czyli... To jest zagadka. Zaiste ciekawa. Dobra, to w takim razie, skoro potrzebuję pomidorów, pierdolniemy pomidory tutaj. Blu, 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 blu. I... Upgrade a plant with a leaf aspect, adds technology and natura. A to dodaje food and natura. Dobra, może użyjmy tego tego chuja. Przepraszam. Niech zaupgrade'uje to. Ty gigancie się odsuń, maklier. O, co to jest? To dodaje toksyczności. Jest tutaj dalej. Za każdego tomato w okolicy. Co się tutaj teraz robiło? Peppermint. Aha, dobra. Ten musi to teraz upgrade'ować. Ty, czemu? Nie może? Przecież może chyba, nie? A kliknęło, że nie może. Czy ta umiejętność upgrade'owała przecież pepperminta do pomidorów, tak? Dobrze pamiętam. Ale coś właśnie przed chwilą przecież pokazało, że się nie da. Dlaczego się nie da? O kurwa, lesser leaf aspect, natura. Mam wrażenie, że coś spierdoliłem, czekajcie. Dajmy tutaj tego. Co ja robię? Nie wiem, zaraz zobaczymy. 51 już uzbierałem, ciekawe co to zmieni. Toksyczny aspekt nakładam na pepperminta. Coś czuję, że to będzie chujowe. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Anulujmy tego pepperminta, bo chciałbym, żeby zszedł z niego ten aspekt, dokładnie. I teraz nałóżmy na niego jaki aspekt? Dokładnie, muszę nałożyć na niego taki aspekt, ten. Żeby to się transformowało właśnie w pomidory. Teraz specjalizacja sprawia, że im więcej pomidorów, tym więcej fooda i technologii. No i to powinno całkiem zaupgrade'ować, aczkolwiek jeszcze nie do końca się poupgrade'owało. Czy wioska w ogóle rozszerzyła swój zasięg. Dobra, panie makler, to damy kolejne herby tutaj. A ty go za chwilę zupgrade'ujesz tutaj. Dokładnie. Pepperminta zaraz kolejne pomidory zupgrade'ujemy. I już powinno być git. Pomidory, kurwa! A właściwie to co ja odpierdalam, nie muszę tych pomidorów robić, przecież! A Boże. No dobra, okej, udało się. Well done. Przecież ja musiałem mieć tyle w zużyciu, a to zużycie po prostu rośnie. Ja kurwa robiłem jakby to się liczyło maksymalne. O Boże! Okej, dobra, zrobimy... Tutaj w sumie las to ja mogę pierdolnąć tutaj. I będzie git koło tego oceanu. Tylko Wukong musi tam przyjść.
Ten znaczek, rozumiem, pokazuje nam, że... że w tej chwili damy radę zrobić sobie kolejną wioskę, tylko musi mieć ku temu jakieś warunki. Mój okocim radler z limonką już mi się skończył. Jaki on jest, kurwa, pyszny. Zawsze końcówka piwa nie jest jakaś taka super specjalnie smaczna, ale jest i tak git. No dobra! W porządku! Use the forest giant and ocean giant to rise a forest. The swamp giant has unlocked exotic animals ability. Okej, okay, czyli użyjemy umiejętności egzotycznych zwierząt i pierdolimy je na przykład niekoniecznie tutaj. Czekaj, mogę je tutaj dać w ogóle? Pozwoli mi? Z jakiś wykrzyknik. Use the exotic animals, to jest exotic animals of the swamp giant in the forest to create animals. No to jedziemy tutaj, go damy. Tak mi się wydaje w sumie, że opłaca się bardziej robić te wioski na zasadzie brzegów, ponieważ potem te, na przykład tutaj mam powierzchnię, wioska się rozłożyła bliżej wody, bo tutaj jebnę na samym środku jakieś te i przez to mam wrażenie, mam kawałek wody, który trochę trudno wykorzystać, mam wrażenie, co by tam można dać, bo chciałem dać tam jakieś erby, to wypłynęły do góry, minerały pod ziemią, okej, okay, w porządku. Przepraszam. Dobra, mój swamp giantie z ambasadorem na łbie, rób mi tutaj jakieś kuny. Wow, oh shit, ale... A, takie buty. Dobra, okej, czyli teraz zmarnowałem trochę zasobów w sumie. Dobra, mój nomad z tym osłem idzie. Jeden człowiek założy całą wioskę, aha. Czyli zawsze robić te zasoby, na przykład egzotyczne animalsy, jakoś dwa, żeby się nie marnowało. Dobra. The stones you created... Okej, okay, moja symbioza tutaj. Plus dwa bogactwa, jeżeli jest minerał w zasięgu zwierząt jakichkolwiek. Okej, okay. Czyli to są zwierzęta egzotyczne, jakieś kurwa kuny. Jeżeli tutaj i tutaj będzie jakiś minerał, to wtedy będę dostała bonusowego wealtha. Okej. Okay. No i teraz właśnie ten kamienny malphite musi przyjść, bo dzięki niemu dam radę sobie stworzyć minerały, on jest jedynym, który minerały da radę tworzyć. I sobie pierdolniemy właśnie minerały w tym miejscu, żeby nam dodawało więcej bogactwa. I będzie gites. Bo! Kurwa! To jest to! Oj, teraz 11 bogactwa! Nice! Stouts and agate. Okej. Okay. Notka na następny raz, robić takie zasięgowe, egzotyczne animalsy dwa pola od końca. Albo nawet trzy pola od końca w tym miejscu, bo wtedy, bo tutaj jak widzicie wioska nie sięga do tych bunkrów, które są tutaj i trochę to marnuje się. Okej, mam trochę symbiozy. Do you remember blueberries working well with chickens? Okej, mogę zrobić jakieś blueberries tutaj. Spróbujmy zrobić blueberries, na przykład tu się kończy wioska, to zróbmy te blueberries. Albo nie, stój, stój kurwa! No, zrobimy te blueberries, powiedzmy tu. Niech ma, na miejscu, nie musi się męczyć w ogóle. I teraz czym te blueberries? A, dokładnie. Blueberries będą miały symbiozę. Blueberries może oczywiście transmutować w strawberry albo apple tree. Jest different. Okej, okay, dokładnie. Blueberries mogą transmutować w truskawki z aspektem liścia, czyli tym. Okej, okay, czyli zamienimy moje blueberries w truskawki już za chwilę. Truskawki, frajerze! I teraz truskawki mają symbiozę, która nazywa się adaptacja. Plus 3 fooda, jeżeli obok blueberry albo strawberry. A plus 5 o, jeżeli obok dandeliona albo strawberry. Dobra, czyli jak zrobimy kolejne truskawki w sumie obok, to będzie super git. Before you continue, don't forget that you can always tap spacebar to pause the game. Nie potrzebuję na razie tego pauzować. O, skurwysyny, robią mi tu projekt! Kurwa. Now see if you can complete the project. Wealth in use już pasuje.
Muszę trochę więcej fooda nakombinować. Dobra, czyli potrzebuję fooda. Okej. Okay. Tutaj mamy te strawberries. Zobaczymy, czy dam radę jeszcze gdzieś... Właśnie zastanawiam się, jaki ma zasięg te roślinki. Właśnie nie mam tutaj za bardzo, kurwa. Zobaczmy, plus ten... Nie, wealtha to ja teraz nie potrzebuję. Ja potrzebuję fooda. My dear friends. Przydałoby się, żeby moja wioska się rozrosła i więcej pól ogarniała, wiecie? Bo ja nie mam po prostu gdzie działać. Szczerze. Chyba, że dam radę zrobić roślinki tu. Dam radę? Wydaje mi się, że dam radę. Zobaczmy. No, udało się nawet. Dobra, okej. Okay. Skoro się udało, to fajnie. To jeżeli te nałożę na nie leaf aspect i będę mógł je za chwilę transmutować w truskawki, to doda co nieco fooda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, i wtedy po prostu zasięg wioski. Aha, i tutaj się przerzuciły te. No dobra. No to nie ma sprawy. Teraz jeżeli kończy ten projekt, teraz mam 27 wealtha, ale ja nie potrzebuję tak bardzo wealtha. Ja potrzebuję, kurwa, fooda. Aha, tego jeszcze nie będę mógł rozwinąć, ale tutaj transmutacje jakieś. Jeżeli dodam lesser seismic aspect, aha, nie mam tego. Chcę kamiennego, kurwa. Gdzie jest lesser seismic aspect? No nie nałożę tego teraz żadnego aspektu. To mogę transmutować. Lesser predator, lesser exotic. Aha, czyli nie mam jeszcze aspektu, który dałbym radę nałożyć w tej chwili, żeby to jakkolwiek mogło działać. Pa, 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 pa. To jest właśnie Rojsa świat. O kurwa, co to jest Aurora? The ocean gives fires. O kurwa, leczenie? Tutaj będzie się można napierdalać? Dobra, czekajcie, żeby ten projekt dokończyć, ma jeszcze 17 minut i muszę mieć 15 fooda. Teraz mam maksymalnie 10 fooda. Gdzie ja mogę? Tutaj mogę coś umieścić przecież, no tak, w sumie. Tutaj jakieś plus 10 wealtha, jeżeli jest obok jakiś zwierzątek, ale to mi nie jest tak bardzo potrzebne. A tutaj plus 2 wealtha. Ja chcę, kurwa, fooda. Zobaczmy, co mi da najwięcej fooda. To daje wealtha. To daje wealtha. To daje fooda i to zrobi roślinkę, która da fooda. A co ty możesz jeszcze stworzyć? Możesz stworzyć domestic animals. Czy coś tutaj współgra z domestic animals? Jeszcze więcej wealtha będę miał. Dobra, okej, okay, to zróbmy w takim razie tutaj domestic animals. Nakażemy tam, żeby ten jebaniec zrobił nam jakieś kurczaki. Ty, ziomuś. Ja ci powiem. Nie, ciągle zły przycisk klikam. Masz zrobić tutaj kurczaki. Tam sobie kopią te minerały, super fajnie. Tego nie mogę, bo nie mam. To mam zablokowane, to jest lesser seismic aspect. Domyślam się, że on może nakładać seismic aspect. O, seismic aspect musi mieć swamp ambasadora. A nie ma. Ale myślę, że te zwierzaki same z siebie trochę fooda dadzą, ale nie dość dużo. Wow. Okej, okay, dobra. Dostałem w tej chwili SMS-a. Sam się właściwie trochę przestraszyłem. Okej. Okay. Jeżeli blueberry jest obok, to oni dostają jeszcze więcej fooda. Teraz mam 15? To dobrze. Okej, okay, to teraz po prostu czekamy i zaraz będziemy mogli sobie to ogarnąć. Ja sobie poczekam chwilę, odpiszę na SMS-a. Wow, zobaczcie. Okej, dobra ludzie, wybaczcie, ale po prostu dostałem telefon i nic nie mogłem zrobić. Dobra, to teraz czekamy tylko. Strawberries, stoats, agates and blueberries. To są moje stoatsy, foxy, beavery. A agaty? Co są, kurwa, agaty? Tomato. Nie pamiętam, co to jest. Aha, to są agaty. Aha, czyli gra mi sugerowała, żebym rozkładał bardziej agaty i te, ale tutaj i tam. O, wioska zwiększyła swój zasięg. No dobra, teraz to już tego nie potrzebuję. Teraz właściwie i tak zaraz projekt się ukończy, jeszcze tylko dwa fooda i będę miał dużo, dużo wszystkiego. I nawet jest już nomad na planecie, dlatego mogę kolejną wioskę założyć. Nice. Nie.
No, jeszcze jeden fuda i będzie projekt. Dawaj, 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 kurwa! To jest taktyka. Niektórzy ludzie wysyłają SMS-a i po 30 sekundach dzwonisz, żeby im powiedzieć, że wysłał SMS-a. Cool story, bro. Jeszcze jeden! Powiedziałem! Klikaj, klikaj! Kurwa! Dobra, z nudów mogę w sumie zrobić kolejne truskawki. Czemu nie? Nakładaj. I teraz 33. Ja pierdolę, teraz to dojebałem. Jest ambasador! Jest ambasador! O, specjalizacja sprawiła, że teraz jesteśmy niezwykle dobrze prosperującą wioską. Zobacz. Aha, stąd urosły te wszystkie zasoby. Dobra, jaka jest specjalizacja wioski? As a result... Village? Aha, teraz wioska jest bardzo pazerna. O kurwa, atakują się! Co jest? Select the village, review village panel. Aha, okej, okay, teraz ma... O kurwa, jacy się oni zrobili greedy, czyli zachłanni. Wioska jest kurwa zła! Nie! Darkville atakuje Legenborough. O skurwysyny, atakują mi tą wioskę, którzy są... W chuj spokojni! Nie! Co za chuje? Aha, na cele tego tutoriala ona się zrobiła momentalnie w chuj greedy, dobra. Select the village and view the village panel so you can see how much greed. No dobra, widzę. No widzę kurwa ile ma greeda! Next! Aha, unpause the game. Witness how the village falls into complete chaos. No kurwa jest chaos! Chaos jak ja... Ty jak zbliżam to się wszystko robi czerwone, żeby pokazać jak jest w wiosce. Trolololo. Aha, to jest Forest Ambassador. Use your rock giant or swamp giant attack build. Aha, o kurwa, muszę zniszczyć wioskę? Napierdalaj! Aha, czyli wioska się zrobiła zła i ich muszę rozpierdolić, tak? Jeszcze tych nie. Ale jaja. I tym swamp giantem też mógłbym niszczyć. Boom, kurwa! Gińcie chuje! Boom, nie ma was. Okej, okay, dobra. Ambasador został. A nie, dobra. Well done, one village, two tall and strong. Aha, okej, okay, czyli jedna wioska była wszystko w porzu i silna, a ci się zrobili strasznie zachłanni. Okej. Okay. Click to continue and to view all your achieved developments. Damn! Dobra, skończyłem trzecią erę, nice. Powrócimy sobie do menu ludzie i zakończymy w tej chwili ten odcinek, ponieważ tak trochę trudno mi powiedzieć, bo dokładnie wiecie, no tutaj odcinek miał tam swój pewien czas trwania, akurat tak około 30 minut, nie będę teraz zaczynał kolejnej ery, ale jak widzicie teraz rozegramy sobie po prostu 30-minutową erę w następnym odcinku i zobaczymy jak nam pójdzie, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało, całkiem ciekawe się robi Royce i do zobaczenia następnym razem, jeżeli się podobało zostawcie łapę w górę i komentarz czy chcecie więcej, bye bye!